Dzień dobry, w piątek 11 grudnia. W aktualnościach witam Państwa, Krzysztof Janczurewicz. Projekt budżetu Szczecinka na rok przyszły jest gotowy i obecnie zajmuje się nim Regionalna Izba Obrachunkowa. To jest bardzo trudny budżet, nie ma w nim fajerwerków, a jedynie tylko to, co konieczne, zapewnia burmistrz Daniel Rak w programie samorządowym. Po stronie przychodów zapisano prawie 190 milionów złotych. Rozchody mają być o ponad 7 milionów wyższe. Deficyt budżetowy ma być pokryty długoterminowym kredytem. Jeżeli chodzi w ogóle o te szacunki, które zostały zawarte w budżecie, mówimy o kwocie po stronie dochodów 189 milionów 468 zł, po stronie wydatków 196 milionów 701 tysięcy. Widać, że ten budżet oscyluje w granicach 200 milionów. Oczywiście, żeby go zapiąć i żeby on miał pozytywną opinię, wydatki bieżące muszą być zabezpieczone dochodami bieżącymi. To jest warunek konieczny. Już pomijając te wszystkie aspekty typowo księgowe, te, które są do wypełniania warunków i żeby ten budżet był zgodny z obowiązującym prawem, to, co najbardziej mieszkańców interesuje, to przede wszystkim inwestycje, na które przeznaczamy w tym budżecie, bardzo delikatnie licząc, 11 477 tysięcy. Jeżeli chodzi o w ogóle kondycję finansową miasta, my w ten przyszły rok wchodzimy, mimo trudnej sytuacji, o której wspominałem na początku, z wolnymi środkami na poziomie 5 milionów 700 tysięcy. Jeżeli, żeby zapiąć ten budżet, my zaciągamy kredyt w wysokości 8 milionów. Czy to dużo, czy to mało? Ja uważam, że biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w tym roku, a mianowicie utraty przychodów, bo tych środków wolnych mogłoby być relatywnie więcej, a to dlatego, że na przykład wpływy z PIT-u w wyniku koronawirusa były mniejsze o 2 milion 72 tysiące. Jeżeli chodzi o podatek od środków transportu, mniejsze wpływy o 172 tysiące. Jeżeli dodamy do tego uruchomienie rezerwy na COVID, rezerwy specjalnej w wysokości 752 tysięcy, to tylko i wyłącznie z kasy miasta, kasa miasta była uszczuplona o 2 miliony 245 tysięcy. Oczywiście my jako samorząd też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zabezpieczyć nasze spółki, których jesteśmy w 100% właścicielem, tak jakby chociaż Aquatur czy nasza jednostka samorządowa Agencja Promocji i Kultury. I tutaj, jeżeli chodzi o przychody i to, czego po stronie przychodów i Aquatur nie wykonał ze względu na zamknięcie basenu i SAPiK, ponieważ kino było zamknięte, to te wpływy skutkują do miesiąca października. Ja mówię wszystko do czasu, kiedy zamykaliśmy budżet. Aquatur przychodów utracił 1 milion 73 tysiące. SAPiK 1 200 tysięcy. Jak dodamy te wszystkie składowe, to wszystko zamyka się kwotą 5 milionów 270 tysięcy. To oznacza nic innego, że tych wolnych środków byłoby o te 5 milionów prawie 300 tysięcy więcej. Jeżeli dodamy do tego następną kwotę 3 milionów 400 tysięcy, którą zapłaciliśmy, która została uiszczona na pokrycie strat z roku poprzedniego za szpital, to zamykamy się kwotą prawie 9 milionów. Wyobraźmy sobie teraz to, że mielibyśmy te 9 milionów jakby odłożone, więc tych wolnych środków w mieście byłoby nie 5 milionów 700 tysięcy, tylko około 15 milionów. Taka sytuacja komfortowa wówczas pozwoliłaby nam na to, żebyśmy w ogóle w tym roku nie zaciągali kredytu, bo tych wolnych środków by było tak dużo, że zamknęlibyśmy budżet. Budżet jest bardzo optymalnie zaprojektowany. W budżecie nie ma jakichś wodotrysków.
Ja zdaję sobie sprawę, że być może oczekiwania części mieszkańców są większe. Niemniej jednak ja twardo stąpam po ziemi i zdaję sobie sprawę z tego, że czeka nas bardzo trudny kolejny rok. Te skutki ekonomiczne będą się na nas odbijały i my nie jesteśmy jakąś zieloną wyspą w Polsce czy w Europie, że nie zostaniemy dotknięci tymi wszystkimi konsekwencjami związanymi z zamknięciami części usług, działalności. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, no, wszyscy samorządowcy, czy my w Szczecinku, czy w Koszalinie, czy w Połczynie Zdroju, czy w Szczecinie, każdy samorządowiec mierzy się z podobnymi problemami i trzeba bardzo odpowiedzialnie, bardzo konsekwentnie realizować budżet, oglądając każdą złotówkę oczywiście. Do szczecineckiego szpitala trafił nowy aparat rentgenowski. Na zakup aparatu oraz środków ochrony osobistej powiat szczecinecki pozyskał ponad 440 tysięcy złotych z regionalnego programu operacyjnego. Urządzenie dziś, to jest w piątek, zostało zainstalowane. Dziś na terenie przyszpitalnym posłanka na Sejm Małgorzata Golińska zorganizowała konferencję prasową z udziałem przedstawicieli władz powiatu, miasta i gminy Szczecinek. Tematem konferencji był rozdział środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do gmin powiatu szczecineckiego i starostwa z tego funduszu trafi 14 milionów złotych. Włodarze poszczególnych samorządów otrzymali symboliczne czeki. A spotykamy się dzisiaj, żeby symbolicznie przekazać czeki na kwoty, które zostały przyznane z Funduszu Inwestycji Lokalnych, z programu rządowego, który został uruchomiony decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego w roku, w którym mierzymy się z olbrzymim wyzwaniem, jakim jest pandemia. Jest to duże wyzwanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne, ale też skutki wprowadzanych ograniczeń. To jest duże obciążenie dla poszczególnych pracodawców, pracowników, jeśli chodzi o finanse, a w konsekwencji również spore utrudnienie i ograniczenie wpływów do budżetu poszczególnych samorządów. Stąd decyzja pana premiera, aby wesprzeć samorządy, i dzisiaj jesteśmy na etapie drugiego już rozstrzygnięcia. Pierwsze, jak państwo pamiętacie, było schematem i również wtedy nasze miasto, powiat i poszczególne gminy otrzymały wsparcie od 50 tysięcy do ponad 3 milionów złotych. Dzisiaj drugie rozstrzygnięcie, o którym państwo zapewne słyszeliście, nawet w jednym z portali był taki tytuł, że deszcz pieniędzy spadł na nasz powiat. Ja bym chciała powiedzieć, że ten deszcz pieniędzy, żeby spadł, to po pierwsze musi być decyzja premiera, żeby z budżetu państwa uruchomić te środki, ale później musi być duży wysiłek pracowników poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, którzy koncepcje władz przekuwają w konkretne projekty. I te projekty zostały złożone przez stojących za mną włodarzy z naszego powiatu, pozytywnie ocenione przez komisję i w konsekwencji przyznano nam ponad 13 milionów złotych. 13 milionów złotych dla mieszkańców powiatu szczecineckiego na kilka ważnych inwestycji. Oczywiście o szczegółach będę prosiła, żeby wypowiedzieli się sami włodarze. Ja natomiast chciałam przekazać symboliczne czeki, podziękować za dobrą współpracę samorządowcom i pogratulować. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory udawało nam się dobrze współpracować, tak ta dobra współpraca przez kolejne miesiące będzie utrzymana. Zwłaszcza, że jak zapowiedział i już zrealizował pan premier Mateusz Morawiecki, uruchomił kolejną transzę z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Od 10 grudnia do 28 grudnia można składać wnioski na kolejne postępowania. Dzisiaj są pewne ograniczenia. Każdy z jednostek samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie 3 wnioski do wojewody. Mam nadzieję, że dzisiaj do wszystkich tych, którzy stoją, dołączą również
burmistrzowie, wójtowie kolejnych gmin z naszego powiatu i że kolejne wnioski będą pozytywnie rozpatrzone. Powiat szczecinecki pozyskał środki w łącznej kwocie ponad 523 tysiące złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3. Pieniądze zostaną wykorzystane na realizację zadań starostwa i gmin wchodzących w skład powiatu. W budynku starostwa zostaną przebudowane niektóre ciągi komunikacyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostanie zakupiony bus do przewozu osób niepełnosprawnych dla zespołu szkół nr 2 oraz będą realizowane zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. W Urzędzie Gminy Szczecinek zostanie zbudowana winda zewnętrzna, a w MOPS-ie w Bornym Solinowie i w zespole szkół nr 1 w Białymborze likwidacja barier architektonicznych. Stowarzyszenie Dzieł Pomocy Ubogim imienia świętego brata Alberta organizuje przedświąteczną zbiórkę żywności trwałej i niepsującej się oraz środków czystości. Dary te można dostarczyć do biura, które mieści się przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 61B w Szczecinku. To jest lokal przy Krawcowej i Zegarmistrzu. Stowarzyszenie oczekuje na darczyńców od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 16. Dary te zostaną przekazane samotnym matkom z dziećmi oraz osobom ubogim. Każda pomoc się liczy i to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części naszego programu zobaczymy, co narysował Maciek, posłuchamy okruchów na niedzielę, obejrzymy konferencję prasową posłanki Małgorzaty Golińskiej z samorządowcami, a na zakończenie zobaczymy magazyn telewizji lokalnych i regionalnych, a w nim m.in. ciąg dalszy dokumentalnego filmu W Dolinie Bzury. Do zobaczenia.